Witajcie, siostry i bracia, we Wrocławiu, na początku października. Aż nie chce się wierzyć, że od naszego ostatniego spotkania powódź spustoszyła Kotlinę Kłodzką i część Opolszczyzny. We Wrocławiu też przygotowywaliśmy się na przyjęcie fali powodziowej, choć tym razem obyło się bez większych zniszczeń. Możemy powiedzieć dzięki Bogu, ale co wtedy mają powiedzieć te osoby ze Stronia Śląskiego, z Lądka Zdroju, z Głuchołazów czy Nysy? W obliczu tragedii trudno brzmią słowa dzisiejszych tekstów z Biblią na co dzień, które mówią o oddawaniu chwały Bogu, bo zamiast chwalenia aż się cisną na usta słowa skargi. Dlaczego? Dlaczego musiało się to wydarzyć? Dlaczego musiało się wydarzyć to całe zniszczenie? Jak więc można wołać za psalmistą, który w psalmie 18, wersecie 50 napisał: Będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Tekst Nowego Testamentu wydaje się bardziej na miejscu, bo jest w nim mowa o strachu. W objawieniu Jana w 15 rozdziale, 4 wersecie czytamy: Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty. Ten tekst jest zwieńczeniem czwartego cyklu w objawieniu Jana, w którym mowa o różnych okropnościach, a przed kolejnym, w którym będzie mowa o kolejnych plagach. Jeśli jednak na tych wersetach poprzestaniemy, to w Bogu zobaczymy tyrana. Tymczasem mowa o chwale i lęku ma inne znaczenie. To jedyna droga do doświadczenia Bożej świętości. Świętość to szczególny termin. Pewnie wielu osobom kojarzy się z czystością i moralnością. Ale świętość to coś innego. To jakościowa różnica pomiędzy Bogiem a nami. Świętość wyraża to, że Bóg nie może zostać obiektem poznania. Nie możemy Boga zobaczyć takim, jakim jest, zmierzyć, zważyć, zrozumieć. Dlatego Boża obecność objawia się w naszym życiu jako Jego chwała. Wychwalamy Boga nie po to, żeby łechtać Jego próżność, ale dlatego, żeby móc doświadczyć Jego świętości, choć nie wprost. Poprzez wysławianie Boga sami wkraczamy w tę przestrzeń świętości i możemy do niej zabrać wszystko, co inaczej by nas ograniczało. To, co nas by obciążało. Wysławianie Boga w modlitwach, pieśniach, liturgiach to właśnie ma na celu. Dlatego nawet w obliczu tragedii, a może szczególnie w obliczu tragedii, możemy wołać do Boga, aby doświadczyć Jego świętości, przypomnieć sobie, że w Jego miłości jesteśmy zakorzenieni, do niej wracamy i nie zmienią tego nawet najstraszniejsze wydarzenia naszego życia. Pewni tej miłości, możemy spojrzeć z dystansu nawet na tak tragiczne wydarzenie jak ta powódź. Ten dystans nie ma jednak na celu zobojętnienia. Boża świętość to przestrzeń kreatywności. Jeśli jej doświadczymy, to możemy przezwyciężyć rozpacz i zastanowić się, w jaki sposób możemy działać. Może znasz kogoś dotkniętego przez tę powódź. Może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto przeżywa jakąś inną, bardziej osobistą tragedię. Zastanów się, co możesz zrobić. Przy tej okazji pozwolę sobie polecić Waszej uwadze działania Diakonii Polskiej. Diakonia uruchomiła zbiórkę pomocową na rzecz powodzian, ale prowadzi też wiele innych działań. Może w swoich parafiach macie własne diakonie, które działają na rzecz lokalnych społeczności. Ruszyła też kolejna edycja akcji Prezent pod choinkę, organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Rozważcie proszę, czy możecie się jakoś w nią włączyć. A może są jakieś inne organizacje, jakieś inne działania, które możesz wesprzeć? Może jest coś, co bezpośrednio możesz zrobić dla bliźniego? Głęboko wierzę, że to właśnie jest celem wysławiania Boga. Wykroczenie poza lęk i doświadczenie sprawczości. Dlatego nawet w obliczu tragedii, choćby poprzez łzy i z zaciśniętymi zębami powtórzę słowa, które są hasłem tego miesiąca. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Zostańcie z Bogiem.